We wspólnocie Betlejem, jak to u nich w zwyczaju, życie wre. Trwają właśnie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. No, przygotowujemy się poniekąd tak jak każdego roku, czyli robimy porządki, sprzątamy dom, będziemy przygotowywać posiłki, przyjmować gości oczywiście w nowej formule, bo tutaj odwiedzało nas zawsze bardzo dużo gości w święta. Zapraszaliśmy mieszkańców noclegowni, osoby ubogie na Wigilię, było u nas około 40 osób na tej Wigilii. Teraz jest to niemożliwe, ale chcemy nie rezygnować z Wigilii. Cały czas pracujemy nad jakimś takim modelem, żeby ludzie mogli usiąść do Wigilii, a jednocześnie, żebyśmy przestrzegali tych wszystkich obostrzeń. Mamy na to pewien pomysł, więc też się do tego przygotowujemy. No, przygotowujemy się oczywiście też duchowo przez ten czas modlitwy, przez roraty, przez rekolekcje. No, to jest też taki czas duchowej odnowy. Taką naszą nowością w tym roku i niespodzianką będzie brama Tori. To jest brama świętego Franciszka Tori, tak się będzie nazywać, która jest przede wszystkim kojarzona z Japonią, z buddyjskimi świątyniami. Dlaczego brama Tori przed stajenką, to o tym powiemy może w późniejszym czasie, jak nas ktoś będzie odwiedzał, bo chcemy, żeby to pozostało tajemnicą. No myślę, że oczywiście też się zastanawiamy nad pasterką. No, mamy tu niewiele miejsca, mały oratorium. Nie jesteśmy w stanie właściwie przyjąć tutaj tylu osób, ile przychodziło. Było około 200 osób zawsze u nas na pasterce. To było wielkie święto dla nas. Ale mamy taki pomysł, żeby tę pasterkę zrobić na zewnątrz. No i mamy nadzieję, że będzie dobra pogoda i wtedy już bezpiecznie będziemy mogli wspólnie świętować Boże Narodzenie. Otwarty przed paroma tygodniami sklepik wspólnoty zdobył już nielichą klientelę. Wśród niej pani Ola, która kupiła dla przyszłych teściów ceramiczną paterę. Na prezent pod choinkę świetnie się nada, a dobre relacje z przyszłymi teściami umocni. W sklepiku pojawiły się też ceramiczne nowości. Tak, zapraszamy serdecznie. Na szczęście już po 2 tygodniach udało nam się zrobić nowe rękodzieło ceramiczne. Między innymi takie właśnie ozdoby, bombki, gwiazdki, serduszka, które możemy powiesić na choince. Również patery i inne rękodzieło ceramiczne, przy którym pracowali nasi wolontariusze, ale przede wszystkim mieszkańcy domu, pracownicy i wszystkie osoby, które nam tutaj oferują swoją pomoc i zaangażowanie w prowadzone przez nas działania. Stworzenie takich ceramicznych atrakcji do łatwych nie należy. Najpierw przedmiot gliniany schnie, potem się go wstępnie wypala, następnie nakłada szkliwo, które nadaje kolor i ostatecznie wypala ponownie w piecu w temperaturze bagatela około 1100 stopni Celsjusza. Zadanie to niełatwe, ale efekty wyśmienite. Nic więc dziwnego, że cieszy się ta ceramika wzięciem, a sklepik okazał się biznesowym sukcesem. Zwierzątka wspólnoty powoli przygotowują się do zimy. Nieco są rozleniwione i trochę ospałe. W Wigilię pewnie coś powiedzą, póki co pracują więc nad okolicznościowym przemówieniem. Święta zapowiadają się we wspólnocie Betlejem arcyciekawie.